No, panie Petrusiu, wie pan, to było tak. Na początku był mężczyzna, pamięta pan? A tak. Historię ludzkości, prawda? Oczywiście, mężczyzna powstał z żebra, no. Mężczyzna powstał z żebra, panie Petrusiu, co pan za bzdury opowiada? Z żebra powstała co? Kobieta. Ewa, kobieta, tak. No, więc pierw był Adam, a potem z żebra powstała kobieta, nazywała się Ewa i o tym pojawiła się ta Ewa, zaczęły się co? Problemy. Kłopoty. Problemy. Z kobietami to zawsze problemy, panie Jacku. Tak. Ale panie Petrusiu, to my tak pogadujemy, tak. A powinniśmy reklamować nasz co? Nasz plaster Big Full. Sekundeczkę, panie Petrusiu, tak. Bo bez reklamy to się nie da. Proszę państwa, chciałem państwu przedstawić plaster Big Full. Plaster jedyny w swoim rodzaju. Plaster, który powoduje to, że państwo stajecie się mądrzejsi. Proszę państwa, pozwolą państwo, że przedstawię nasz plaster Big Full na panu Piotrusiu. Panie Piotrusiu, pozwoli pan, że przykleję panu nasz plaster Big Full. Tak. Proszę państwa, teraz zadam panu Piotrusiowi kilka pytań, na które z pewnością bez plastra Big Full nie mógłby odpowiedzieć. Panie Piotrusiu, kto to był Immanuel Kant? Filozof z Królewca. Proszę powiedzieć, ile wynosi całka z x kwadrat? X do trzeciej przez 2 plus c. Doskonale, panie Piotrusiu. Proszę państwa, nasz rewelacyjny plaster Big Full jest do nabycia za jedyne 99 zł. Żadne książki nie są wam już teraz potrzebne. Żadna szkoła. Dzięki plastrowi Big Full jesteście po prostu mądrzejsi. Proszę państwa, kto zadzwoni do nas jeszcze dzisiaj, otrzyma ten ołówek w prezencie. Ołówek, w którym państwo będziecie mogli zapisywać swoje wspaniałe, mądrzejsze myśli. No, panie Jacku, pan zdenerwowany. No. Mam reklamę z głowy. Ja pan plaster ściągnę, panie Piotrusiu, bo pan jeszcze mądrzejszy ode mnie będzie. Tak. Panie Piotrusiu, żeby tak było w rzeczywistości, nie? Żeby można było w krótkim czasie wszystkiego się nauczyć, a niestety do tej szkoły trzeba chodzić. Tak się po prostu nie da, nie? Nie. Tak samo jak w górach, prawda? Idziemy szlakiem, musimy iść tym szlakiem. Czasem zobaczamy tego szlaku, nie? Myślimy, że szybko dojdziemy tą drogą na skróty, ale... No panie Jacku, można zabłądzić. No właśnie. I co potem? Zazwyczaj chcąc, żeby było lepiej, staje się gorzej, prawda? Tak, tak bywa z reguły. Czyli krótko mówiąc, panie Piotrusie, nie warto iść drogą na skróty, prawda? Chyba nie. Wszystko ma... Kroczyć w swoim czasie, w swoim momencie i prostolinijnie do przodu. I swoim szlakiem. Tak, i nie błądzić, panie Jacku.